Siema, jest taki jeden dzień w roku, w którym wszyscy chcą grać w jednej drużynie i to jest drużyna, która ma czerwone kolory. Tak było właśnie w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Katowicach. W Katowicach działo się tyle, że trudno było za tymi wszystkimi wydarzeniami nadążyć, ale my w portalu w Katowicach EU staraliśmy się być wszędzie tam, gdzie działo się coś głośnego, kolorowego i na dodatek dobrego dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chcemy Państwu podziękować za każdy uśmiech, każde dobre słowo, którym nas obdarzyliście i chcemy Was zaprosić na zobaczenie materiału z finału WOŚP-u. Dla wielu osób sepsa to taki mityczny stwór, o którym każdy słyszał, ale niewiele osób wie, a problem jest realny, gdyby mógł Pan powiedzieć. Czym jest sepsa? Sepsa to jest takie ogólnoustrojowe zakażenie, to jest reakcja organizmu na obecność bakterii i toksyn w organizmie, która przebiega zwykle bardzo dramatycznie, bardzo szybko i w zależności od kraju ta śmiertelność sięga nawet 50%. Sepsa zabija prawie co 3 sekundy. Można powiedzieć, że co piąta osoba na świecie umiera z powodu sepsy, czyli tak naprawdę 20%, i rocznie około 50 milionów osób umiera z powodu sepsy. Ponieważ sepsa przebiega zwykle bardzo dramatycznie, bardzo szybko, szybka diagnostyka i wdrożenie leczenia w ciągu pierwszej tak naprawdę godziny jest bardzo istotne i często determinuje dalszy los naszych pacjentów. Włączyliśmy się w tym roku również w tą akcję, tutaj na drugiej lokalizacji, gdzie no, sepsa jest nam bardzo bliska, dlatego że są tutaj oddziały zabiegowe, ginekologiczne, pacjenci niejednokrotnie chorują na sepsę. Myślę, że warto grać, bo jest to namacalnie później widoczne w strukturach szpitala, bo zmieniamy się, mamy nowy sprzęt, mamy nowe wyposażenie dla pacjentów. Dla kogo sepsa jest najbardziej groźna? W zasadzie dla każdego pacjenta, dlatego że oczywiście są grupy wiekowe, takie jak dzieci bardzo małe albo są w podeszłym wieku, kiedy te mechanizmy odpornościowe jeszcze nie są albo w pełni wykształcone, albo są już upośledzone. Ale tak naprawdę każde zakażenie potencjalnie może skończyć się sepsą, dlatego są takie istotne dla naszych pacjentów. Sepsa to jest taki temat, który dotyczy głównie oddziałów intensywnej terapii i taki sprzęt, który tutaj mamy, również jest wtedy wykorzystywany. Mówimy tutaj o stole pionizacyjnym funkcją kroczenia, robotach Luna EMG i egzoszkielecie do reedukacji chodu. Przy takich zakażeniach septycznych no najważniejsza jest antybiotykoterapia i leczenie tych pierwotnych rzeczy, ale no powikłania w kontekście ruchowym też istnieją i takich pacjentów później na oddziałach rehabilitacji czy rehabilitacji neurologicznej musimy poddawać intensywnej fizjoterapii. Po to ten sprzęt, żeby wspomagać nas jako terapeutów, ale także dawać pacjentom pełnię możliwości. Jak wrażenia po skorzystaniu z tego sprzętu? Bardzo ciekawe. W moim przypadku najtrudniejszym elementem jest poddanie się i zaufanie temu sprzętowi, jako osobie bez deficytów neurologicznych. Co to jest za sprzęt i co to tak naprawdę się odbywa? Jak to jest ważna aparatura? No, to jest bronchoskop do wykonywania takiego badania endoskopowego dróg oddechowych, zwłaszcza u pacjentów z zapaleniem płuc, z sepsą również. Możemy wykorzystać to jako badanie diagnostyczne, czyli pobrać materiał do badania mikrobiologicznego celem zawężenia nam spektrum antybiotykoterapii, ale też do toalety dróg oddechowych, ułatwienia wentylacji pacjenta na intensywnej terapii. Strasznie zimno dzisiaj było tam, gdzie występowałeś. Nie, tak strasznie nie. Nam jest zawsze ciepło. My staramy się dawać uśmiech wszystkim tym, którzy są potrzebujący i chcemy, żeby z jak najlepszej strony się pokazać. Jest z nami raper Biały, ale dziś grający na czerwono, bo serducho rozumiem w kolorze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oczywiście, jak najbardziej. Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy już od lat tak naprawdę, nie? Tak więc no, trzeba pomagać. Jest to świetny cel, po prostu uważam, że Jurek poszedł do tematu, po pierwsze on tylko to wymyślił i strasznie jakby jestem przeciwny temu, co ludzie tam mówią na ten temat, czy on tam bierze te pieniądze, czy nie bierze. Najważniejsze, że pomaga, że wyszedł z taką inicjatywą i nie ma o czym mówić. Dlaczego warto? No bo warto pomagać. Na jaką fryzurę Pani się zdecydowała? Jak będziecie Pani obcinana? Jak jest Pani obcinana?
krótko, jak zwykle. Czy charytatywnie i w szczytnym celu obcina się troszeczkę inaczej? Jak to wygląda? Obcinanie jest takie samo i no satysfakcja jest większa. Takie usługi smakują najlepiej, ponieważ możemy wszyscy przyczynić się i dołożyć małą swoją cegiełkę do tego, żeby zagrać dzisiaj dla orkiestry. Co tutaj robimy? Robimy paznokcie. Paniom i panom, panowie też mogą do nas przyjść, jeżeli chcą na kolor, to mogą na kolor, natomiast męski manikur też jak najbardziej zrobimy. Zapraszamy serdecznie, no i niech ta orkiestra gra do końca świata i jeden dzień dłużej. Głównie chodzi o to właśnie, żeby zbierać pieniądze, to jest nasz główny cel, niby tam jest w tle jakaś bitwa pomiędzy nami, ale tak naprawdę my tu sobie wszyscy pomagamy, my tu się nie zabijamy, świnnie podkładamy, no chyba że trochę kiełbasy to lasagne Marcina, to tylko to podkładamy, takie świnie. U mnie poleciał, jak ja to nazwałem, trochę taka nazwa robocza teraz wyszła, że śledzie owsiaka. Jak są ostrygi Rockefellera, to są śledzie owsiaka i to są śledzie z jabłkiem, taki tatar ala. Z mojej strony wylądowały arancini z krupnioka, z musem z jabłka i musztardy francuskiej, do tego salsa z krzonego ogórka, cebuli, koperku i z odrobiną miodu. Do tego jest kruszonka z orzechami nerkowca i pieprzem szczuwańskim, do tego też jest śmietana z cebulą, która ma być też takim sosem wszystko to spajać. Ja przygotowałem taki dziecięcy, rodzinny klasyk, czyli łazanki, ale w formie takiej lasagne, żeby była taka wersja troszeczkę bardziej restauracyjna, z takimi bardziej wytrawnymi, eleganckimi smakami. Mamy żel z ogórków kiszonych, oliwę z szczypiorkową i takie pieczarki w sake, miso, sos sojowy. To taka akurat moja wariacja, bo bardzo lubię kuchnie azjatyckie. Które danie było najlepsze i przede wszystkim czego pani próbowała? Próbowałam kaszanki, krupnioka i próbowałam lasagne. Zdecydowanie lasagne. Czy smakuje to, co pani wzięły? Pewnie, że jeszcze smakuje, to jest lasagne, więc zawsze lasagne, na mnie lasagne smakuje, bardzo dobra, ja uwielbiam. Znamy kucharzy z tego serialu naszego, co gotowali, no wszystkich znamy. Właśnie, no ja to oglądam ich, jak oni gotują, więc... Wszystko pyszne. Pyszne, ale my też umiemy gotować, więc... Ale każdy inaczej gotuje. To każdy inaczej, nie? Czy doprawia, czy coś takiego. Zaczynamy od... Rafał Fidyt, 65 głosów. Widzę prawdziwe tłumy, widzę dzieciaki, ludzi starszych, w średnim wieku. Rzeczywiście ta społeczność tutaj w tym miejscu jest tak zwarta i gotowa, by pomagać co rok dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Jest bardzo zwarta, mam nawet wrażenie, że co roku się powiększa, a dla nas z kolei to jest znak, że powinniśmy iść w tę stronę, ponieważ jako Dom Kultury organizujemy finał WOŚP-u dopiero po raz trzeci. Zaczynaliśmy w bardzo trudnych czasach, bo zaczynaliśmy w pandemii tej najgłębszej, kiedy cały finał odbywał się online'owo. Zeszłoroczny finał to była tak naprawdę edycja hybrydowa i dopiero w tym roku, za trzecim razem jesteśmy naprawdę tu i teraz. Jak Państwo widzicie, są tutaj dzieci, młodzież i osoby starsze. Dlaczego warto pomagać i dlaczego warto grać z WOŚP-em? Chcę, żeby byliśmy szczęśliwi. To o to chodzi. Warto pomagać, bo to dobro do nas wraca. Od zeszłego roku po prostu dzieci się też zaangażowały i wspieramy jako wolontariusze. I zawsze się przebieramy, bo tak. To bardzo fajna zabawa dla wszystkich i dzięki temu można więcej zebrać. Ja akurat wolontariuszem jestem pierwszy raz, ale stwierdziłem, że no kiedyś trzeba zacząć. Dlaczego Twoim zdaniem warto grać z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i pomagać? Kurczę, myślę, że jest to przede wszystkim jest to organizacja, która pomaga wszystkim, niezależnie od wieku, płci czy czegokolwiek innego, jakiegokolwiek innego podziału, który wymyślimy. I kurczę, jak sobie sami nie pomożemy, to kto to zrobi? Myślę, że jako studenci Akademii Muzycznej fajnie te nasze umiejętności, które mamy, też w jakimś dobrym celu wykorzystać, szczególnie jeśli to możemy też innych ludzi, którzy są spoza kręgu muzycznego, do tego zaangażować. Emocje, jakie towarzyszą, no to przede wszystkim chyba radość, że można zrobić coś dobrego i przy okazji robić coś, co się lubi. Jest
jesteśmy teraz w najgłośniejszym tramwaju w Katowicach, ale nie dlatego, że głośno jeździ, tylko dlatego, że głośno gra. Tak, kursujemy. Trochę nam już rzuca na zakrętach, ale staramy się jak może. Dwa zakręty. Są tylko dwa zakręty, więc nie jest tak źle. Bardzo dużo ludzi wsiada i widać, że się dobrze bawią, nawet podśpiewują jak znają, więc nam to dostarcza dużo radości, a i naszym widzom też. Zwykle tramwaj się pewnie lepiej prowadzi, jak jest w nim cicho. Dzisiaj wyjątkowo jest zupełnie inna okazja. Tak, jest inna okazja, ale za to jak wesoło i niech się ludzie cieszą. Dobrze się pracuje w takich warunkach? No, inaczej niż normalnie, to na pewno. Ile ten tramwaj dzisiaj już mniej więcej kilometrów pokonał w czasie tej specjalnej misji? Praktycznie 50. A kursujemy na bardzo krótkim odcinku. No, na bardzo krótkim, ale praktycznie cały czas. Wspólnie z trójką radnych wymyśliliśmy akcję pod tytułem Życie w ruchu. Polegało to on na tym, że rozdajemy takie opaski w tej chwili wszystkim wolontariuszom, żeby byli widoczni na miejscu, jeżeli będą chodzić wieczorami po ulicy, żeby po prostu nie stało się nieszczęście. Dzisiaj Kamel Neon świeci przykładem i gra razem z WOŚP. Tak sobie wymyśliliśmy, że najlepszą pomocą, jaką możemy zafundować, będzie spotkanie tutaj, odpoczynek dla tych, którzy teraz cierpią na mrozie, chodząc zimno, żeby mogli się ogrzać. Mamy gorącą herbatę, kawę, ciasta domowej roboty, również ciepły posiłek i kanapki. Siema! Chodzimy z puszką parę godzin i szczerze powiem tak, jest bardzo dużo osób, które pomagają z miłą chęcią i to nawet po kilka razy. A zima nie przeszkadza? No akurat dzisiaj jest dobrze, nie ma zimno. Ludzie nas wspierają, jest ciepło. Nie, jest... Na czym jest zimno generalnie? Jest strasznie zimno. Zdecydowanie się zgadzam, że jest pirońsko zimno, ale naprawdę warto, atmosfera i w ogóle i koncert świetny, więc jak najbardziej polecam. Puszka pełna? Jeszcze zbieramy, oczywiście trochę jest, ale mimo wszystko im więcej, tym lepiej. A dlaczego warto to robić? Bo wy z tego nic nie macie. Chodzicie od rana, pracujecie ciężko i na koniec nie dostaniecie żadnej zapłaty. Też wiele z wolontariuszy korzysta na co dzień ze sprzętu medycznego, który jednak jest sponsorowany przez WOŚP i nie wiem, zależy nam też na tym kraju i chcemy zrobić coś dobrego, więc uważamy, że to jest niezła forma. Dlaczego warto pomagać Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? Ja w ogóle chyba się nad tym nie zastanawiam, dlaczego warto. Myślę, że to jest tak proste i trudne pytanie. Ja nie widzę innego sposobu, żeby się w to nie włączyć. No dlatego tu jesteśmy, że uważamy, że potrzeba jest taka, no żeby pomóc, to zawsze jest dobrze. Grosik do grosika zawsze coś się nazbiera, a efekt widzimy w szpitalach. Myślę, że warto ogólnie pomagać ludziom, więc nie ma znaczenia jak, nie ma znaczenia komu, ważne, żeby pomagać. Kacper znamy, jeździ na orkiestrę już co roku praktycznie od urodzin. Nawet jeszcze prędzej, jak mama była w ciąży, to już był na Woodstocku. My, proszę Państwa, jako portal w Katowicach też graliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Ten człowiek, Tomek Gębala, 212 cm wzrostu i ogromne czerwone serducho. Koszulka została wylicytowana za 770 zł. Panie Kamilu, zwyciężył Pan naszą licytację. Dziękujemy bardzo za pomoc Wielkiej Orkiestrze. No i gratulujemy takiej pięknej pamiątki. Siema!